Szanowni Państwo, nazywam się Jarosław Olszewski i kandyduję na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem biotechnologii, natomiast swoją pracę doktorską realizuję w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Identyfikuję się przede wszystkim jako naukowiec. Niemniej jednak już od ponad dwóch lat aktywnie działam społecznie. Między innymi jako przewodniczący Rady Doktorantów SGGW w Warszawie, przewodniczący Warszawskiego Porozumienia Doktorantów, a w ostatnim roku również członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W trakcie mojej pracy w Komisji Rewizyjnej KRD zauważyłem, że część dziedzin, w których działa nasza organizacja, wymaga pewnych zmian i optymalizacji. Chciałbym się nimi zająć. Jest to przede wszystkim przygotowanie się do nowelizacji ustawy 2.0, współpraca ze społecznością doktorancką, z lokalnymi społecznościami doktoranckimi w poszczególnych ośrodkach akademickich, promocja ich samorządności. Naturalną kwestią przy stanowisku przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest dbałość o zapewnienie jak najlepszego Uposażenia socjalnego doktorantom i doktorantkom. Uważam, że również ważną kwestią jest poprawa funkcjonalności naszej organizacji. Swoje plany chciałbym realizować poprzez bardzo konkretne działania. Po pierwsze, szeroko zakrojone, ogólnopolskie badania ankietowe, które zajęłyby się tematem wdrażania ustawy 2.0. Jak również dwoma pierwszymi latami działalności szkół doktorskich w Polsce. Po drugie, nowelizacją statutu KRD, dzięki czemu mogła, organizacja mogłaby działać sprawniej w dobie pandemii. Kolejnym bardzo mi bliskim projektem są targi pracy dla doktorantów z sektora RD. Chcę również zorganizować międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową, która mogłaby posłużyć, zarówno promocji działalności KRD za granicą, jak również nawiązać większy kontakt z anglojęzycznymi doktorantami w Polsce. Równie istotną kwestią jest promocja samorządowości, którą chciałbym prowadzić poprzez cykliczne wydarzenia na, prowadzone na mediach społecznościowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jeśli chodzi o przygotowania do nowelizacji, chcę, aby miały charakter metodyczny, w związku z tym zamierzam powołać szeroki zespół, który będzie zbierał te informacje, jak również przygotowywał ankiety. Mam nadzieję uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa na ten projekt, a zebrane informacje posłużą do przygotowania raportu o charakterze naukowym, który będzie podlegał ocenie ekspertów. Jeśli chodzi o nowelizację statutu, myślę, że jest to sprawa, którą również trzeba robić w sposób metodyczny. W związku z tym postuluję powołanie komisji statutowej, która w pierwszym kwartale nowej kadencji przedstawi projekt takiego statutu. Mam nadzieję, że zostałby on już zatwierdzony na nadzwyczajnym zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów w połowie przyszłego roku. Jeśli chodzi o współpracę ze społecznością doktorancką, myślę, że kluczowe dla niej są cztery kroki. Po pierwsze, otwartość naszej organizacji i wsłuchiwanie się w głos samorządów. Musimy usprawnić zarówno wyjściowe, jak i wejściowe kanały informacyjne. Uważam również, że niezwykle istotna jest współpraca. Współpraca zarówno przy organizacji imprez i wydarzeń yy, KRD jak również tych organizowanych przez lokalne samorządy. Myślę, że tutaj dużym popularnością powinien się cieszyć patronat honorowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, który w ostatnim czasie nie był jakoś szczególnie używany. Ostatnim krokiem w zacieśnianiu współpracy ze społecznością doktorantów jest jej wymierne wsparcie. Wymierne wsparcie zarówno poprzez udostępnienie zaplecza, zasobów ludzkich, Know-how, jak również w miarę możliwości wsparcie finansowe działań samorządów lokalnych. Jeśli chodzi o współpracę, chciałbym, żeby miała wymierny kształt. Tym kształtem miała być rada konsultacyjna. Chciałbym powołać ciało doradcze, które składałoby się z lokalnych liderów społeczności doktoranckich. Mówię tutaj o szefach bądź delegatach porozumień lokalnych i branżowych, którzy mają dobry ogląd na swoje porozumienia, dzięki czemu w szybki i klarowny sposób mogliby nam przedstawiać problemy, jak również postulowane przez samorządy i przez doktorantów rozwiązania tych problemów. Mam nadzieję, że taki organ będzie administrowany przez jednego z moich członków zarządu. Niezwykle istotną kwestią dla działania Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest promocja samorządności i zaszczepianie właśnie działalności samorządowej wśród młodych doktorantek i doktorantów. Myślę, że kluczowym dla nich jest danie im wsparcia merytorycznego w postaci wydania dobrych praktyk, zmian w regulaminach tak samorządów, tak, aby dostosować się do ustawy 2.0, jak również działania w trybie szkół doktorskich. Drugą ważną kwestią jest dążenie do integracji lokalnych struktur samorządowych pomiędzy poszczególnymi uczelniami. Mam nadzieję, że uzyskamy taki efekt poprzez stałe, cotygodniowe promowanie poszczególnych ośrodków akademickich we współpracy właśnie z tymi poszczególnymi samorządami, dzięki czemu damy im świetną okazję do zaznajomienia się i do współpracy. Niezwykle istotną kwestią, nie wiem czy nie najistotniejszą, dla zarówno jakości, jak i terminowości rozpraw doktorskich jest zapewnienie optymalnych warunków socjalnych dla doktorantów. Konieczne jest zarówno troska o stypendia, o wsparcie materialne w ciężkich przejściowych sytuacjach, jak również dbałość o nagradzanie tych najlepszych doktorantów. Myślę, że na miejscu byłoby, gdybyśmy postarali się o to, aby skoro doktoranci w myśl ustawy 2.0 mają być traktowani bardziej jak młodzi naukowcy i nakowczynie, a nie studenci, aby mieli dostęp do analogicznych benefitów, jak pracownicy uczelni. Myślę, że tutaj będzie nie, niezwykle ważną kwestią w czasie pandemii również pomoc psychologiczna i dbałość o dostęp do takiej pomocy nie tylko dla doktorantów, ale dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Równie istotne jak pomoc finansowa i same stypendia jest finansowanie naszych badań. Myślę, że niezwykle ważnym w karierze. Młodego naukowca i młodej naukowczyni jest nauka składania wniosków grantowych. W związku z tym będę postulował o powrót do dwóch terminów konkursu Preludium, jak również do powrotu do konkursu Etiuda, ponieważ nie wyobrażam sobie, abyśmy wchodząc w dalsze etapy naszej kariery, nie potrafili wnioskować o finansowanie zewnętrzne. Równie istotną kwestią i myślę, że taką, w której znajdziemy porozumienie z władzami rektorskimi, są granty wdrożeniowe. Są niezwykle korzystne pod względem ewaluacyjnym, jak również finansowym. W związku z tym w bardzo konkretnej formie zorganizowania hybrydowych targów pracy o zasięgu ogólnopolskim dla doktorantów z sektora RD będę walczył o zainteresowanie przemysłu właśnie takim. Zaangażowaniem w finansowanie nauki. Mam nadzieję, że ta współpraca posłuży jako doskonały punkt wyjścia do negocjacji z władzami rektorskimi odnośnie dofinansowania badań doktorantów, których, którzy zajmują się dyscyplinami, które nie mają potencjału komercjalizacyjnego, a są dla nas nimi Ostatnią kwestią jest wspieranie mobilności. Młodzi naukowcy i młode naukowczynie są na tyle atrakcyjni na rynku pracy, na ile są mobilni i na ile udało im się zgromadzić szerokiego i różnorodnego doświadczenia. Myślę, że w tej kwestii niezwykle istotne jest, aby mogli prowadzić swoje badania w porozumieniu, jak również przy użyciu zaplecza innych ośro ośrodków akademickich w innych krajach. Jeśli chodzi o funkcjonowanie organizacji, swoje podejście do niego zamknąłem w czterech słowach, tak naprawdę w czterech myślach. Po pierwsze, ta otwartość, o której mówiłem, i wymiana myśli intensyfikacja zarówno wejściowych, jak i wyjściowych kanałów informacyjnych. Po drugie, transparentność działania, które chciałbym uzyskać poprzez sprawną politykę informacyjną, jak również sporządzanie comiesięcznego newslettera. Do informacji z samorządów lokalnych, który mógłby też stanowić harmonogram przyszłych działań, przyszłych działań organizacji. Po trzecie, współpraca, współpraca z wszystkimi doktorantami i doktorantkami, którzy tą współpracę będą chcieli z nami nawiązać. Uważam, że ich potencjał jest niezwykle cenny i musimy dać się im realizować w naszej organizacji. Po czwarte, Wsparcie, wsparcie na zasadzie partnerskiej z uwzględnieniem lokalnej specyfiki charak i charakteru ich przedsięwzięć. Wiem, że stawiam sobie ambitne cele, i wiem, że nie jestem w stanie przeprowadzić ich sam. Jeśli chodzi o mój zarząd, będzie się składał z ludzi świetnych pod względem merytorycznym, doświadczonych i takich, do których mam zaufanie, byli oni dobrani pod kątem zadań, które chcę im powierzyć. I będą to koordynatorka do spraw organizacji wydarzeń, która zajmie się OPZ-ami, jak również wszystkimi eventami, zarówno zdalnymi, jak i stacjonarnymi pod względem logistycznym. Po drugie, sekretarz KRD, który będzie odpowiadał za formalne kwestie związane z działaniem naszego zarządu. Po trzecie, koordynator do spraw prawnych, który będzie niejakim łącznikiem pomiędzy komisją prawną Krajowej Reprezentacji Doktorantów jak również z zespołem Rzecznika Praw Doktoranta. Następną osobą, którą chcę zaangażować do swojego zarządu, jest koordynator do współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Ta osoba będzie nieocenionym wsparciem przy organizacji hybrydowych targów pracy. Po piąte, rzecznik prasowy KRD, ponieważ chciałbym, aby wizerunek organizacji był Prowadzony i zarządzany w sposób holistyczny, w sposób przemyślany, i aby czuwała nad tym jedna osoba, która z zespołem ludzi zaufanych będzie kształtować nasz wizerunek na wszystkich mediach społecznościowych. Ostatnią osobą, którą zaprosiłem do współpracy, jest koordynator do spraw współpracy z samorządami. Jest to ogromnie zaufany człowiek, który od wielu lat. Działa aktywnie w różnych gremiach samorządności, ma ogromny autorytet i mam nadzieję, że zaktywizuje wielu doktorantów, wielu działaczy, tak abyśmy mogli korzystać z ich doświadczenia, jak również merytorycznej wiedzy. Tak jak już mówiłem w tej prezentacji, moim najważniejszym postulatem jest otwartość. Otwartość na Wasze głosy, otwartość na Wasze uwagi. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Gwarantuję, że wszystkie te głosy odczytam, przemyślę i postaram się znaleźć dla nich odpowiedzi. Mam nadzieję, że jeśli dostanę od Was mandat zaufania, to w swojej kadencji przekonam Was, że dla mnie szczególnie istotne jest, że R w nazwie naszej organizacji znaczy właśnie Wasza reprezentacja. Reprezentacja wszystkich doktorantek i doktorantów w Polsce. Dziękuję serdecznie i zachęcam do głosowania.